dzisiejszym odcinku tylko prawdziwy fan ekipy rozwiąże dzisiejsze testy. Ja oczywiście jestem Dave, a dzisiaj przed nami naprawdę 5, chyba czy 6, a może i nawet 7 naprawdę sensownych quizów odnośnie ekipy. Zaczynamy, zostawcie łapkę w górę i subskrybujcie kanał. Dobra, czy rozpoznasz uczestników twoje 5 minut 2 na rozmazanych zdjęciach? Sprawdźmy to, a więc tak, Pola. Pola jest tutaj, dobra, Olivier. Olivier jest tutaj, jestem naprawdę dobry, nie? Maja. Maja, dobra, ja tu nie widzę nigdzie Mai, nie wiem czy to nie jest Maja, nie, to na pewno nie jest Maja, to jest Maja, tak jest! Olek, kto to kurde jest Olek? Nie wiem czy to nie jestem w długich włosach, tak jest, dobra, Dominik, o Jezus, nie wiem, to był chyba Łukasz, Dominik, ten będzie Dominik, tak jest. Julita to ta, to rozpoznaję, Natalka to chyba ta była. Kasia to ta, jak jestem dobry, Michalina, LOL, ja to robię na 100%! Nie, nie trafiłem Radka jakiegoś, to jest Radek, Michał, to jest Michał, Kacper to, Karolina, bang, ja, co, ile miałem procent, no 98 w jednym się machłem, a tam jakbym się bardziej skupił, to bym to dobrze rozwiązał, jakim ja jestem koksem, nie wiedziałem, że jestem aż tak dobry, dobra, w quizach będzie ciężej, to było takie, wiecie, 25 minut, teraz zaczynamy prawdziwy odcinek, czyli naprawdę ciężkie quizy o ekipie, ile lat ma Weronika w 2022 roku, quiz of Versov, chyba 26, dobrze, gdzie urodziła się Werka, w Niemczech, w Polsce, w Stanach Zjednoczonych, w Austrii, w Polsce, w Austrii? What damn? Nie wiedziałem tego. Kiedy jest rocznica związku Weroniki i Karola? Kurde, no ale to są daty o jeden dzień pomieszane. To. No to i tak bym tego nie trafił. Mega ciężkie pytanie. Jaka jest ulubiona film animowany? Jaki jest ulubiony film animowany Weroniki? Powinno być pytanie. Zaplątani to jest story, jak wytresować smoka, bądź też Kraina Lodu. Strzelę w Zaplątanych. Kurde, jak wytresować smoka? Co? Naprawdę? LOL. Jak nazywa się młodsza siostra Weroniki? Nadusia, na pewno. Kojarzę z jakiegoś filmu ekipy, ale nie wiem nawet jakiego. Po prostu tak strzeliłem. Jak nazywają się pieski Wery i Kalora? Chmurka i burza. Na pewno. Nice, bo takie mają też lody, nie? Czy Weronika nadal studiuje? Chyba już nie. No właśnie, rzuciła studia. Rzuciła prawo! Czy Weronika wypuściła swoją kolekcję kosmetyków? Na pewno, no wiadomo, łatwo siano. Jaki jest najpopularniejszy film na kanale Weroniki? Mi, Mike kontra moja siostra, całe praktykowanie. Nie, to na pewno nie. Całe dzień bez rzeczywego. Nie. Hot 16 Challenge. Hot 16 Challenge. To będzie Hot 16 Challenge. 15 milionów viewsów. No, tak strzelałem w to. Czy Weronika wypuściła kiedyś swoje perfumy? Ta. Nie? Serio? Wybierz z podanych odpowiedzi, z jaką marką Weronika miała współpracę. O Jezus! Lody Oreo, Ingrid, Stars from the Stars. To może to? Nie wiem nawet co to jest. Czy blond włosy Wery są naturalne? Nie. Udało się! Proszę Państwa, wyszło perfekcyjnie. Idealnie mi to wyszło, no jestem bardzo z siebie zadowolony. 8 na 12 to nie jest topka, wiadomo, ale to jest lepiej niż przeciętny zjadacz chleba, więc jest git. Tylko prawdziwy fan Marcysi ryskały zda ten test. Ile lat ma Marcysia? Nie mam pojęcia, 25, oni wszyscy tacy starzy. 24, kurde, fix, dobra. Do której grupy influencerów należy? Team X, ekipa, Gen Z, Jezu, to było bardzo proste. W ogóle ktoś tu zaznaczył inaczej? Kto jest jej chłopakiem? No bomba! Haha, okej, okay. Ile ma wzrostu? Ty, nie wiem. Ja bym strzelił w 1,70 m. No, to taki basic wzrost, myślę. Git. Jaki jest znak zodiaku? O Boże święty, dobra. Ona mi wygląda na wodnika. Kurde, koziorożec. Ale ciężkie, ciężko było to trafić. Ilu ma braci? Łożysz fix, Kanada, ty, nie mam pojęcia, dobra. Dwóch, trzech, czterech, pięciu. Raczej nie pięciu. Czterech też bym wykreślił. Dwóch, a trzech. Trzech. Kurde, dwóch. Ale widzicie? Nad dobrym odpowiedziami się zastanawiałem. W której z piosenek ekipy nie śpiewa Marcysia? Śpiewa. W zygzaku nie śpiewa. Napadam śpiewa i w chill. Chyba też nie. Dobra, w zygzaku nie śpiewa, ale w chillu chyba też. Dobra, 4 na 7. Dobra, czyli jest okej. No po prostu jest spoko. Dobra, dalej. Prawda czy fałsz, fusialka. Więc to może być już kapeczkę cięższe, bo w ogóle nic nie wiem. Jej chłopakiem jest Łuki. Prawda? Urodziła się 10 lipca. Oj, ona taka młoda? Możliwe, ona jest najmłodsza. Fałsz! Kurczę, fix. Jej pełne imię i nazwisko brzmi Katarzyna Bożek. Nie wiem czy nie Bożek. Kurde, Bożek jednak. Aj, zwaliłem. Należy do ekipy Freeza. Prawda, fałsz? No prawda. Ma 173 wzrostu. Fałsz, ta, pewnie ma 172, jak ty mogłeś tego nie wiedzieć, no kurde,
Jakie to jest podchwytliwe. Jej ulubioną grą jest CSGO. Tak, to wiem, że ona tam w CS zaśmiga. Naprawdę? Kurde, 6 pytań, wersów 20, ta tam druga 15, a ta tylko 6, Kasia. No kurczę, fix Kanada, no przecież to jest niesprawiedliwa rzecz. No dobra, głosowanie. Ekipa Freeza. Która z piosenek ekipy najbardziej przypada ci do gustu? Okej, okay. O Jezus, dobra, przyjmiemy YouTube, czy kipa, chill, zygzak, za, byście, dobra, ja wybieram zygzak. No i też większość wybrała zygzaka. Ciekawe. I to ile głosów? 13 koła? Co jest? Czy próbowałeś już ich lodów? Ja próbowałem obu. Uważam, że to nie są moje walory smakowe. Mi na przykład nie smakują. Którego ze członków ekipy lubisz najbardziej? Wiecie co? Ja pójdę tutaj w zawadiakę minimajka chyba, nie? Pójdę w Padeckiego, bo dobrze rozkręcę kontencik. Ale ludzie jak Verso w Marcysie, wujka długiego procent tylko. Minimajka 2%, co jest? Nie lubię nikogo, lubię wszystkich. No lubię wszystkich w sumie, większość zaznaczyła. No i Verso, i Verso jest najbardziej lubiana. Lol, ale dziwne. Jak często oglądasz filmy ekipy? Teraz to rzadko, mam być szczery. No i też tak tutaj widać, że większość procent osób też tak zagłosowała. Czy chciałbyś należeć do ekipy? Nie, chyba nie. Ta ekipa się już rozpadła, to po pierwsze, więc tutaj nie ma co. Czy kiedykolwiek kupowałeś sobie ze sklepu ekipy? Ja nigdy nic nie kupiłem, więc... Nie! Kurde, no nie, po prostu powinna być odpowiedź, nie pamiętam. Czy lubisz ekipę? Tak, mogę tutaj odpowiedzieć, że tak. Tak sobie, tutaj też bardzo dużo głosów, no i niezbyt tutaj najmniej. No i to by było na tyle z tego quizu i naprawdę bardzo szybki i przyjemny. Tego test, którego nie zda tylko prawdziwy fan ekipy, okej. Okay. Kto założył ekipę? Karol Fris Wiśniewski. Na pewno. Co? Gdzie była nagrywana piosenka 3 ekipa? W Dubaju. Dobra, nie rozumiem, zaznaczam dobrze, a piszę źle. W jakim mieście był pierwszy sezon ekipy? Dobra, tam teraz źle. Jak w Warszawie. Jaka była ich pierwsza piosenka? To. No, o co tu chodzi? Kto jest najstarszy? Kurde, Mini Mike. No, Luke jest oczywiście. Ilu członków miał ekipę na samym początku? Raz, dwa, trzy, cztery. Czterech. Dobra, to jest jakieś zwalone. W którym roku pojawiło się pierwsze wideo na kanale ekipa? 2018. No, ja odpowiadam dobrze. Jak Mini Mike trafił? Z ogłoszenia w internecie. No. Od czego zaczęła się kariera Freeza? No, gra w Pokémony. No, co jest? No. Ja wszystko zaznaczam dobrze! Jak nazywa się sklep? Nie wiem, ekipa shop! No na pewno, że to jest źle. Jakiego smaku z obrotu nie mają od ekipy? Kurde, jagodowego, no... Szlak mi trafi. Kto jest najniższym członkiem ekipy poza Mini Mike'iem? Versof. No fajnie. Wyśmienicie, nie? Aha! Widać, że nie da się oszukać. Jezus, dobra! Czyli to co miałem źle, to było dobrze. Czyli tylko na 3 odpowiedziałem fałszywie, no ale to specjalnie, bo zaznaczyłem co innego. Ale mnie podchwycili, kurde, wariaty. Prawda czy fałsz? Murcix. Pełne nazwisko Murcix to Marta Marcina Błoch. Prawda czy fałsz? Oczywiście jest to prawda. Bang, bang. Murcix urodziła się 5 kwietnia 1998 roku. Jest to oczywiście fałsz, bo jest po prostu starsza, a nie jest młodsza. Okej, okay, to nie wiedziałem. Marta ma 2 psy. Fałsz ma jednego. A nie, no w ogóle nie ma. Murcix boi się ciemności. Oczywiście jest to prawda, jak każda kobieta. Murcix na TikToku nazywa się Mur, podługa Cix. Fałsz, ona nie ma TikToka. A nie, ma, ale w innej nazwie, okej. Marta była w związku z Wilkiem Łukim. Jest to oczywiście prawda. Z Mikserem była. Kod Murcix nazywa się Cabanos. Dobrze! Sims 4, prawda, widziałem reklamę chyba nawet. Murcix założyła kanał 2019. Fałsz, dodawał wiele później. Co? Miasto, w którym urodziła się Murcix, to Rubin. Fałsz. No! 9 na 10! No naprawdę dobrze mi wyszło, widzowie! Jeżeli chcecie więcej quizów o właśnie takiej tematyce, typu jacyś influencerzy, łapa, subskrypcja, to wtedy się dogadamy.